Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Kapelusznik. W dzisiejszym materiale chciałbym poruszyć problem dotyczący pewnego słodkiego oficera. Temat topowych oficerów u imperatorów jest powszechnie lubiany i często dyskutowany. Dlatego przyjrzymy się dzisiaj postaci z lekka zapomnianej, a zatem zaczynamy. Sam Cracker, mimo tego, iż jest jak na moje wrażenie lekko zapomniany przez fandom, to jednak jest lubiany i tworzę ten film, żeby coś więcej można by było o nim samym powiedzieć i pamięć o nim rosła. Bo jak mówimy o oficerach Yonko, to od razu przychodzi na myśl chociażby Katakuri, który sprawił, że jego brat żyje w totalnym cieniu. Dlatego w tej części filmu opowiem bardziej o Crackerze na tle rodziny, a potem o osobowości i walkach. Nie ma ukrywać tego, że Katakuri stworzył i stoczył z Luffy przepiękną oraz niezapomnianą walkę, praktycznie przez część fandomu uważana nawet za najlepszą w całej serii. Poza tym dostał rewelacyjne backstory i ogólnie rozwój jego postaci na przestrzeni całego arku, to było coś pięknego. No dobra, ale jak tutaj wypada pan od herbatników? Nie powiedziałbym, że blado, gdyż on wypadł na przykład 1000 razy lepiej od w teorii drugiego słodkiego generała, czyli Smoogee, która nie pokazała zupełnie nic. Temat walki z Luffy wolałbym pozostawić na drugą część filmu, ale na pewno nie wolno odmówić Crackerowi tego, że był dla niego potężnym wyzwaniem. Bez trybu czwartego i pomocy Nami, a tamtą chwilę oficer Big Mom by nie przegrał i był znacznie silniejszy od Gumiaka. Nawet sam Katakuri był mocno zdziwiony porażką swojego brata i nie rozumiał, jak Luffy tego dokonał. Dopiero gdy ujrzał tryb czwarty, zaczął powoli układać w puzzle w całość i domyślać się, jak mniej więcej trzeci oficer Big Mom mógł zostać pokonany. Sama sytuacja też obrazuje, że Katakuriemu zależało na bracie i ich relacje musiały być silne. Pewnie nieraz przez swoje długie życie toczyli wspólny bój. W końcu Katakuri jest od niego starszy tylko o 3 lata i oboje są po 40 roku życia. Więc tocząc całe życie jako pirat, z pewnością mają na koncie wiele wspólnych przygód. Na pewno Crackerowi też trzeba oddać to, że jest niezwykle lojalny wobec rodziny. Bez mrugnięcia okiem wykonał rozkaz od mamy, żeby pokonać Luffy'ego czy pomścić brata Snaka, który przegrał supernową Urugem. Słodki generał, podobnie jak reszta rodziny Charlotte, uważa swoich ojców za niepotrzebnych i zbędnych, których rodzina jako całość już kompletnie nie potrzebuje, ponieważ stracili już swoją wartość oraz pełnili już swoją rolę wobec Big Mom. Tym również, jak zdecydowanie większość rodziny jest pewny swego oraz bardzo arogancki, a to jednocześnie nas przenosi do dalszej części filmu. Cóż, o samej osobowości pana herbatnika ciężko coś powiedzieć. Na pewno, jak wcześniej wspomniałem, jest przepełniony arogancją i lojalny wobec swojej pani kapitan. Natomiast jest typem sobotnika i nie lubi, jak ktoś mu interweniuje w walki. Woli sam prowadzić swoje pojedynki, co łączy się z tym, że nie lubi pokazywać swojego wyglądu wrogom. Nawet na jego liście gończym wartym 680 milionów jest zdjęcie jego herbatnika. Widać, że lubi elementy zaskoczenia w boju. Jak już wspomniałem w tym filmie wielokrotnie, jest użytkownikiem owocu Bisu Bisu no Mi, czyli z człowiekiem herbatnikiem mogący je praktycznie tworzyć nieskończoność, jak sam omawiany wspomniał. A dodajcie do tego potężne haki uzbrojenia, które, jak określił protagonista serii, nigdy tak twardego wcześniej nie spotkał. Praktycznie możecie stworzyć zbroję lub całą armię potężnych herbatników, kto na początku serii przypuszczał, że tak prosty owoc może być tak groźny. Ale wracając do jego charakteru, bo to co teraz powiem łączy się z mocą jego owocu, Cracker ceni sobie anonimowość, a jednocześnie bardzo lubi korzystać z mocy swojego owocu. Trzyma dzięki temu przeciwników na dystans. Można wywnioskować z tego, że jest bardzo sprytnym oraz przebiegłym wojownikiem. Jednakże mniejsza, chodziło mi o to, że on sam bardzo nie lubi bólu, dlatego siedząc sobie w zbroi i pokonując przeciwników pośrednio, unika go, co idealnie współgra z jego charakterem. Więc wysługiwanie się armią ciasteczek jest dla niego dużo wygodniejsze niż samemu biorąc udział w walce. Siłowo Cracker na pewno odstaje od brata Katakuriego, gdyż Luffy potrzebował niesamowitego rozwoju i kilku rund, by i tak zremisować tak naprawdę z Katem. Jednak sam herbatnik również jest potężny. Luffy też walczy z nim wiele godzin, a w dodatku nie sam i przy interwencji Nami. Tak naprawdę, gdyby nie poznali jego słabości, jaką była woda roztapiająca jego herbatniki, wcale mogliby tego nie wygrać. Więc nie bez powodu na tamten etap fabularny Cracker był porównywany jako zagrożenie o skali do Flamingo. Co ciekawe, Cracker jest bardzo wszechstronny. Nie tylko używa swojej zbroi czy armii do walki, ale kiedy ktoś odkryje jego tożsamość, to również używa miecza. W tym własny
mocnych technik, takich jak Honey Pretzel, a dzięki jego potężnemu haki wcale nie musi się obawiać konfrontacji bezpośrednich. Mix, z którym walczył, słynie z potężnej mocy ofensywnej, ale nawet ona nie dała rady przebić haki zbrojenia syna Big Mom. Dopiero tryb czwarty tego dokonał. I co do jeszcze jego starcia ze słomianym kapeluszem, to on sam bardzo się denerwował, gdy Kumiak pochłaniał jego żołnierzy. Najwidoczniej nie lubi, jak ktoś pożera jego herbatniki. Z tego, co on sam mówił, nie lubi rozdawać niczego za darmo, więc najwidoczniej nie trawi też rozdawania jedzenia za nic. Oficer Big Mom, który w sumie dostał jedną dużą walkę i coś tam mniejszego po drodze, trochę jednak zapomniany w dyskusjach, jest zdecydowanie warty większej uwagi. Ma nietypowy styl walki, bardzo fajnie wyeksploatowany owoc, potencjał na pogłębienie jego charakteru, bo chociażby skąd u niego chęć do anonimowości czy niechęć do bólu. Również jego design bardzo mi się podoba, czy w wersji anime ma bardzo przyjemny głos do słuchania. Mam nadzieję, że tym filmem jakoś zainteresowanie jego personą wzrośnie. Więc ja byłem Kapelusznik, zostaw subskrypcję, jeżeli lubisz moje filmy oraz łapkę w górę i do zobaczenia w następnych materiałach.